Dzień dobry, witajcie. Jestem na szlaku w Tatrach, na ścieżce nad Reglami, na szlaku, o którym trochę, prawdę powiedziawszy, zapomniałem i nie byłem tu dobrych kilka lat. Szlak jest naprawdę piękny, a rzadko odwiedzany. Jestem między Sarnią, Skałą, a Kalatówkami. Bardzo urozmaicony, poprowadzony pod granią Giewontu. W tej chwili ten szczycik tam zalesiony częściowo. To wielka krokiew, a tutaj mamy takie przeprawy właśnie pod turniami, które gdzieś tam, proszę zobaczyć, nade mną schodzą z Giewontu. Jestem na wysokości prawie 1300 metrów. Gdzieś tutaj widzicie, śnieg jeszcze zalega w jednym miejscu. Popatrzcie się, jaki mostek, jak tutaj widać pięknie krokiew. I kawałek, myślę, że przejdziemy się razem tym szlakiem. Tutaj wcześniej była informacja, że zimą w czasie zagrożenia lawinowego tutaj no może być niebezpiecznie, bo te lawinki mogą schodzić tutaj ze zboczy Giewontu, ale jest tu cudnie. No i mało ludzi, zwykle bardzo, bardzo, bardzo mało osób tutaj chodzi na ten szlak, bo nawet jak wychodzą z Doliny Białego, to idą zwykle na Sarnią Skałę. Ja też tak zawsze robię, a teraz zobaczcie, jak pięknie tutaj za tych gałęzi wygląda. Wielka krokiew gdzieś tam nam. Bardzo urozmaicony szlak. Trochę jest tu stromo dla tych takich mało doświadczonych turystów. To do tego miejsca, gdzie rozpocząłem tą wycieczkę teraz, to rzeczywiście jest trochę stromo, ale to taka naprawdę niedługa wycieczka. W tej chwili tylko nie można jeszcze iść z Doliny Białego. Trzeba iść albo ze Strążyski, albo z Kalatówek z drugiej strony, ponieważ szlak w Dolinie Białego jest wciąż jeszcze zamknięty po prostu. Co prawda niektórzy wchodzą już, ale oficjalnie jest on jeszcze zamknięty. I popatrzcie, kolejny taki piękny mostek przede mną, a tam gdzieś w żlebach w Długim Giewoncie jeszcze trochę śniegu, a tutaj krokiew teraz pięknie wygląda, oświetlona. I właśnie tam na przełęcz Białego, pomiędzy tutaj krokwią a tym odgałęzieniem od Giewontu, wędruje ten szlaczek. A tutaj proszę, kosodrzewina na dość niskiej wysokości. I kolejny taki mostek. Oczywiście rano tutaj świeci słońce po tej stronie. Ja jestem tu w godzinach popołudniowych, więc pewnie jest jeszcze ciekawiej. Wcześniej widać ze szlaku oczywiście Giewont. Nie Giewont, tylko Zakopane, przepraszam. A tu wielka krokiew. W całej okazałości jeszcze się cofniemy, popatrzymy kawałeczek nagrań Giewontu, jak pięknie tutaj nad nami. No i słychać dzisiaj tylko śpiew ptaków. Spotkałem jedną osobę, jestem tu przed godziną 17. Naprawdę, naprawdę warto. Przejdźmy jeszcze kawałek z powrotem. Będę musiał tam zrobić zdjęcie w tym najładniejszym miejscu. Nagrywając film, trudniej robić oczywiście zdjęcia. Szum i potok. Nie ma tu dosłownie nikogo. Ten szlak został wyremontowany kilka lat temu. Te mostki są nowe. Bardzo ładnie to wygląda. No i po zimie, gdy nie ma już śniegu, nie ma to już większego niebezpieczeństwa. Także przypominam, ścieżka nad Reglami. I tutaj na przełęcz Białego wychodzimy, która położona jest prawie na ponad 1300 metrów nad poziomem morza. To jest jeden z najwyżej położonych punktów ścieżki nad Reglami, która prowadzi z Kalatówek aż do Doliny Ołoskiej. No i to już jest taka przejście tej ścieżki. A jeszcze jakby wrócić na przykład drogą pod Reglami, no to już zrobi się naprawdę długa, całodniowa wycieczka. A dla takich mniej trochę doświadczonych turystów, albo jak przyjeżdżacie do Zakopanego, no nie idźcie, nie lećcie od razu na Kozi Wierch, tylko zróbcie sobie właśnie najpierw tutaj ten piękny szlak. Można robić część tego szlaku z Kalatówek do Strążyskiej, ze Strążyskiej do Kościeliskiej czy do Małej Łąki. Zobaczcie się, jak ładnie tutaj wyglądają te skałki. Ja się trochę wracam, będę chodził tam i z powrotem, ale chcę zrobić tutaj zdjęcie, bo ten mostek tutaj był naprawdę, naprawdę ładny. I to tyle. Pozdrawiamy.